Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj makijaż kosmetykami z kalendarza Gra o Tron. O, mam na myśli ten kalendarz. Ja go specjalnie nie wyrzucałam. W ogóle tak się zastanawiam, na co to wykorzystać, bo na pudełeczkach pudełeczka są może miękkie. Znaczy wiecie, te poszczególne okienka są miękkie, więc nie wiem, czy się to na coś przyda. W sumie mogłoby, ale samo opakowanie, to pudełko jest takie bardzo stabilne, bardzo porządne, więc prawdopodobnie na coś to wykorzystam. Może właśnie na jakieś kosmetyki. No nie wiem, na coś się przyda. O tym kalendarzu mówię i tak dla przypomnienia na szybko, co się tutaj znalazło. Mieliśmy gąbeczkę, dwie paletki, w których pomylone są imiona bohaterów i w ogóle nazwy. Jest baza pod makijaż, dwie szminki. Jeśli chodzi o usta, to jest też, to jest chyba błyszczyk, tak, taki błyszczyk czerwony. Mamy również do oczu cień, taki w kremie. Jest spray utrwalający i tuż do rzęs. No, były jeszcze rzęski, takie w sumie całkiem ładne, zobaczcie, o, takie rzęski, ale ja rzęs nie noszę, raczej ich nie naklejam, no nie wiem, raz na ruski rok, ale były jeszcze rzęski w każdym razie. Dobrze, i to mamy do użycia. Zrobimy tak, ponieważ tak jak zauważyliście, pewnych kosmetyków brakuje do niektórych etapów makijażu, to te momenty jakoś tak skrócimy, albo je będę robić poza kamerą, albo po prostu pokażę Wam, czego użyję i zrobimy to w przyspieszonym tempie, tak żeby, wiecie, film nie trwał wieki, bo generalnie gwiazdą filmu są kosmetyki z kalendarza Gra o Tron. Ok, zaczynamy. Tak jak Wam pokazywałam, mamy bazę. Aha, taka informacja. Ja no to chyba wcześniej uwagi nie zwróciłam, tak mi się wydaje. Baza ma chyba 15 ml, no więc jest taka dosyć mała, ale może z drugiej strony to plus. No nie wiem, jak uważacie. Baza ma w każdym razie 15 ml i jest to baza po prostu primer. Primer, Game of Thrones, Makeup Revolution i to tyle. Mamy podpisane to jako primer i wygląda tak. Taki beżowawy glutek, bardzo przyjemnie pachnie, tak jakoś słodkawo, delikatnie, niezmiernie, myślę, że to wiecie, jeszcze jak będę nakładać tę bazę, to się ten zapach ulotnie, ale tak po wyjęciu po prostu, delikatnie pachnie. Co to jest za zapach? Jakiś taki, jak coś orzechowo-słodkiego. Myślę, że baza ma charakter matujący. Zobaczcie. Przed chwilą mi się tutaj policzki tak świeciły. Gdzie tu jeszcze pokażę? Zobaczcie na brodzie. To jest matująca baza. Także myślę, że akurat baza się wielu osobom spodoba. To czy 15 ml plus czy minus, to już musicie sobie sami odpowiedzieć. Jeśli ktoś używa często baz, ja na przykład niemalże pod każdy makijaż sobie bazę nakładam, no to jest raczej mało, choć z drugiej strony baz mam dużo, to też nie będę narzekać. Ale jeśli na przykład używacie baz sporadycznie, raz na kiedy, czy tak gdzieś punktowo, to spokojnie, na co ja Wam pokazuję, to nie to, to spokojnie Wam na długo starczy, więc zależy jak na to spojrzeć. Ja sobie jeszcze troszeczkę dołożę, o, w ogóle bardzo przyjemna jest. Rozprowadza się tak mięciutko. No ja się, słuchajcie, ostatnio nie spotkałam z bazą, z którą by było coś nie tak, która by się, nie wiem, nie chciała rozprowadzać, która by się rolowała albo która by nie utrzymała makijażu, więc baza przyjemna, pachnie też fajnie, tak jak powiedziałam, zapach już jest niewyczuwalny w tym momencie. No i na mojej skórze ma taki charakter matujący. Myślę, że to jest baza matująca, choć tutaj nie ma takiej informacji oficjalnie, jeszcze tak się wczytam, ale nie. No w każdym razie na mojej twarzy daje efekt takiego lekkiego zmatowienia. Ale to też nie jest, wiecie, taka hardkorowa baza, tylko raczej tak leciutko zmatowiła cerę. O. A klei się całkiem mocno. O. Tak, klei się bardzo. I bardzo się klei. O, to kolejny wniosek. Proszę bardzo, w każdym razie, no generalnie baza przyjemna. Nie sądzę, żeby się tutaj coś złego zadziało. Co prawda w kalendarzu podkładu nie było, ale była gąbeczka. Gąbeczka już jest zmoczona. I teraz dla porównania chciałam Wam pokazać. Tutaj mam zieloną gąbkę, przepraszam, że Brudas, ale ona już jest sucha, bo jest naszykowana do mycia po prostu. To jest gąbka Brudas z Glamshopu i to jest ta teraz świeża, wyjęta z kalendarza. Zobaczcie, jaka jest różnica. O. Zielona też była taka duża, jest w ogóle przecudowna. I ta mała pod oczy, wiecie, do korektora z Glamshopowego kalendarza i ta duża też. I to jest dokładnie taki sam materiał, wiecie, mięciutka, taka przyjemna, no. po prostu gąbeczka. Tutaj mamy jeszcze, gdybyście byli zainteresowani, proszę bardzo, wytłoczony żelazny tron. O, z tyłu jest też logo Makeup Revolution. Proszę bardzo. Nie wiem, czy to widać. Chyba troszkę widać, no ale wiecie, to tylko takie sympatyczne dodatki, to jest nieistotne tak naprawdę. Mamy więc gąbkę z kalendarza i nałożę sobie nią podkład. Tutaj akurat mam, tak ładnie Wam pokażę. Tutaj mamy Lirene City Mat i to jest odcień jasny 203. Jasny 203. Jeśli chodzi o podkłady matujące, takie tanie, drogeryjne, to uważam, że to jest w ogóle majstersztyk. Jeśli się zastanawialiście, to tylko sobie dobierzcie kolor. I ja jestem przekonana w 100%, że będziecie z tego podkładu zadowoleni. Jest po prostu piękny, wspaniały, cudowny. Mam kilka tych kolorów, bardzo długo już je mam i nie zdarzyło mi się, żeby coś się zadziało nie tak. A mat robią taki piękny na skórze, bo to nie jest taki mat, wiecie, no taki widoczny, tylko mat subtelny, który powoduje, że wasza skóra wygląda tak ładnie, elegancko, zdrowo. Z naciskiem na elegancko jeszcze do tego. O. Zresztą zaraz to zobaczycie. No gąbka milutka, mięciutka. Tutaj też chyba żadnego zaskoczenia nie ma. Tyle marek jest obecnie na świecie, jeśli chodzi o marki kosmetyczne i one się prześcigają jedna przez drugą, co tu zrobić lepiej, ciekawiej, fajniej, żeby się sprzedało, więc nie sądzę, żeby takie akcesoria typu gąbka albo pędzle teraz były jakieś zupełnie do niczego, no chyba, że to już jest jakaś taka straszna chińszczyzna, no ale to nawet tanie pędzelki, wiecie, można teraz kupić bardzo fajne, no bo pędzle drogeryjne, na przykład Kilis, są tanie, a są świetne, uwielbiam Kilis, albo taka jest marka Donegal, na pewno kojarzycie, albo Top Choice. To są taniutkie marki i bardzo fajne rzeczy, podobnie zresztą z kosmetykami, więc nie sądzę, żeby się tutaj coś zadziało w wypadku gąbki. Tak mi się teraz nasunęło, że nawet wiecie, te takie taniutkie gąbki z Niukwi, z Biedronki i w ogóle pędzle, o właśnie, pędzle też te biedronkowe są bardzo fajne. Ja mam kilka rodzajów i one się fajnie sprawują, są miękkie, przyjemne, piorą się ładnie, nie psują się podczas prania, no w ogóle takie, no użytkowe po prostu. Ok, i tym sposobem nałożyłam podkład. Zobaczcie, buzia jest ujednolicona, na twarzy jest taki ładny mat. To jest ten stopień krycia, który jest dla mnie w sam raz, w sensie te podkłady nie są takie super kryjące, wiecie, takie mocarne, tylko w sam raz, o, w sam raz, czyli nie robią Wam takiej maski, że nie widać żadnej żyłki, kropki, czegoś naturalnego, co jest na Waszej skórze, tylko właśnie to jest takie wyważone, że macie ładnie wyrównane kolory, skóra jest, o, delikatnie zmatowiona, a gdzieś tam, gdzieniegdzie coś sobie przebija, także tu piegi, także jakieś tam żyłki, wiecie, także to wygląda naturalnie, o to mi chodzi i ja o tym mówię dlatego, bo ja taki efekt lubię, także super podkłady. Tak na marginesie. Gąbka już powiedziałam, gąbka fajna, w porządku, przyjemna. Teraz szybciutko, słuchajcie, ponieważ kolejnym etapem tak naprawdę są już oczy, bo do twarzy było tylko to, to na szybko poza kamerą robię twarz i zaraz się bierzemy za makijaż oczu. Dokończyłam makijaż, tak jak Wam powiedziałam, w sensie makijaż twarzy, pomalowałam brwi, mam też bazę na powiekach, bazę, gdzie ona jest tu, bazę z Glamshopu i zrobiłam Wam również słocze cieni z paletek. I tak, tutaj te ogniste kolory, te żywe, to są słocze cieni z palety Lannisterów, przy czym nazwy są Targaryenowe. Od razu powiem, mnie to razi, bo ja jestem fanką gry o tron i tutaj jest jakaś pomyłka tu nastąpiła, no ale kolory ładne, bo zobaczcie, takie żywe, no ładne, żywe, ogniste, pomarańczowo-rudo-czerwone. Natomiast paleta Starków jest taka chłodna, liliowa. No zdecydowanie chłodniejsza. Zobaczcie, tutaj są te kolory. Oczywiście słocze robiłam bez bazy. Bardzo ładne są ciemne maty. Ładne są te błyski wszystkie. Natomiast te dwa matowe, one, tak jak patrzę w podgląd, możecie zauważyć, że one są niezbyt widoczne. Tutaj jest jasnocielisty, to prawie w ogóle go nie widać, ale on tak ma. Natomiast te dwa kolory, one nie są takie same. Ten jest bardziej taki różowawy, a ten jest w stronę brązów, także to są mniej więcej, jeśli chodzi o intensywność, te same cienie, takie bardziej, wiecie, na załamanie, do rozcierania, tylko że mają inne kolory. I tu jeszcze zrobiłam Wam swatch tego cienia w płynie. Generalnie cieniami w płynie z Makeup Revolution jestem zachwycona. Mam już tą trójeczkę z Gry o Tron, tutaj ten z kalendarza i jeszcze Wam muszę pokazać, ale tego jeszcze nie widzieliście, bo nie robiłam jeszcze filmu z tą kolekcją. I tutaj mam Grincha cienie też już przetestowałam, w sensie robiłam sobie słocze i zielony nosiłam na oku, musiałam zielony przetestować. Są po prostu wspaniałe, piękne, cudowne, utrzymują się och i achy. Cienie w płynie są super, no ale zajmujemy się paletkami i może tak, generalnie skłaniam się bardziej ku tej chłodnej, tym bardziej, że nałożyłam sobie róż glamshopowy, to jest ten róż, który nazywa się Słodkości, jest przecudowny. No, zrobiłam to tak dosyć delikatnie, ale myślę, że kolor dostrzeżecie, więc mam taki blado-różowy, zimny róż, więc jakoś tak bardziej przemawia do mnie dzisiaj ta chłodna paleta. No i myślę, że nią się tutaj bardziej zajmiemy. Tak, na całą powiekę nakładam ten cień, ale z paletki od Lannisterów pod łuk brwiowy nałożę tę jasną błyskotkę. Pokażę Wam, która to jest. To jest najjaśniejszy cień w palecie. O, to jest ten. A ze Starkowej paletki na całą powiekę nakładam jasny beż, ten mało widoczny. Jeszcze sobie bazę rozetrę, bo mi się tutaj już zaczęła zbierać. No i może od razu ten jasny podłóg brwiowy, czy on też jest taki chłodny. Na załamanie nałożę ten róż, blady róż, to jest ten kolor, nazywa się Nimeria, to jest imię jednego z wilkorów, gdyby ktoś nie czytał Gry o Tron i nie wiedział, o co chodzi. Generalnie muszę Wam powiedzieć tak, że gdybym miała Wam pokazać, która paleta bardziej mi się podoba, no to nie wiem, dlatego że tak, kolory bardziej podobają mi się w tej, bo są takie chłodne. I akurat te fiolety jakoś tak bardziej do mnie przemawiają. Ja w ogóle generalnie wolę w makijażu chłodniejsze kolory niż cieplejsze, ale z drugiej strony tutaj tym też nie można niczego odmówić, bo są takie wyraziste, no takie właśnie ogniste, ładne, bardzo takie konkretne. Te są bardziej blade, ale i te mi się podobają w sumie i te, tylko wiecie, od innej strony. No ale cały czas nakładam cień Nimeria, jeszcze go sobie tutaj oczywiście rozetrę. Ok, tak wygląda cień Nimeria. Na zewnętrzny kącik, tak w zasadzie na połowę górnej powieki nałożę cień Giant. To jest ten, dokładnie, o, ten ładny mat. Zobaczcie, jaki ładny kolor. O, śliczny. Właściwie to nałożę go tak na dużą część górnej powieki, a na zewnętrzny kącik jeszcze poleci cień Dark, czyli ten najciemniejszy fiolet. No śliczne tematy są, bardzo ładne, zobaczcie. Takie głębokie, takie atłasowe, ładnie się przyklejają do powieki. Jedynym, tak mi się teraz nasunęło, że w sumie jedyną taką nieudaną rzeczą, moim zdaniem, w tym kalendarzu było to przedziwne lusterko w kształcie żelaznego tronu, no bo ono takie było, no nie wiem, ani do postawienia, ani do torebki, po prostu wysoce niepraktyczne. Ja rozumiem, że chodzi o sam gadżet, no ale wiecie, gadżet też może być użytkowy, natomiast to lusterko, śliczny fiolet. No to skoro jesteśmy przy matach, no to niech będzie ten cień Dark, czyli o, to jest ten fiolecik. Tu na swatchu on nawet tak wygląda trochę jak taka fioletowa czerń, ale w opakowaniu wygląda bardziej fioletowo. I tutaj już tak delikatniej sobie będę poczynać, bo on jest chyba mocno pigmentowany. Tak, zobaczcie, jest dosyć silny kolor i nie chcę sobie tutaj nim zasłonić tej ciemnej fuksji. Na dolną powiekę też go dodaję, ale tak delikatnie. Coś mi się chyba osypało. Okay. Wracam do pędzla od Nimerii i troszeczkę sobie rozcieram tutaj górę. Odrobinę dodałam tego cienia na pędzel. Wygląda to na razie tak, nie, jeszcze muszę tutaj troszkę porozcierać, ale mniej więcej o takie coś mi chodziło. Teraz koniecznie trzeba dołożyć jakąś błyskotkę, ale najpierw oczywiście to samo na drugiej powiece. Muszę Wam powiedzieć, że tak, z pewnością tego może nie zauważycie, bo to był taki moment, taki minimalny drobiazg, ale i na tym oku był taki moment, że nie mogłam połączyć tych dwóch matowych, ciemnych kolorów, w sensie, no wiecie, różu i tego fioletu. No ale jak tak pomachałam, trochę tutaj popracowałam pędzelkiem, to się to ostatecznie roztarło. Natomiast mówię Wam, że była tutaj jakaś trudność. Nie wiem, czy baza mi już za bardzo wyschła, nie mam pojęcia, czy niepotrzebnie nałożyłam może tamten cięcie listy, może trzeba je od razu bezpośrednio na bazę nakładać, wtedy będzie lepiej. No muszę pokombinować, ale jakiś tutaj jaki mały zgrzycik był, natomiast zakończyło się to szczęśliwie, bo się kolory do powieki przyczepiły. Jeszcze trochę Nimerii tutaj na tę powiekę, muszę to rozetrzeć. Generalnie tak, kolory są bardzo ładne, intensywne, co widać. Już się, wiecie, jak mi się to nie chciało rozetrzeć, to się zaczęłam martwić, czy to się przypadkiem nie podkleja i ten kolor się nie wytraci, bo tak się czasami zdarza. Ale nie, kolor jest ładny, głęboki, także ok. No tylko problem miałam właśnie z połączeniem tych dwóch kolorów, ale się udało. Ok. Teraz wypadałoby koniecznie nałożyć jakąś błyskotkę. To mnie tutaj kusi, słuchajcie. Może tak, to nałożę na wewnętrzną część, o tutaj, na tę część powieki. Jeszcze Wam tak z bliska pokażę. O, to jest ta śliczność. Tu. Pierwszy swatch. Bardzo ładny kolor. Taki śliczny, różowy, zimny chłodek. O, tu mi się przyda jakiś pędzelek. Myślę, że te błyszczące cienie fajniej będzie nakładać palcami, ale ponieważ ja tutaj mam, wiecie, taką małą przestrzeń, to po prostu wygodniej mi jest pędzlem. No śliczny. Bardzo ładny. Wrócę jeszcze do pędzelka od cienia Giant, czyli tego pierwszego ciemnego fioletu i troszkę sobie tutaj tak podokładam, żeby to przejście było takie bardziej łagodne, bo mi się za dużo tego błyszczącego nałożyło. Na wewnętrzny kącik nałożę ten jeszcze jaśniejszy, bardziej blady róż. To jakiś mały pędzelek, taki malutki, ostry pędzelek sobie wezmę i o, tu na to miejsce. Błyskotki są śliczne, maty ładne, głębokie, no jedyny zgrzyt, jedyny minus to taki, że dwa ciemne nie chciały mi się tak łatwo, miękko połączyć. Musiałam się tutaj tym pędzelkiem troszkę pobawić i nieco pomęczyć. No ale też udało się sprawę uratować. Generalnie paleta bardzo ładna. No jak lubicie fiolety, róże, fuksje, no to myślę, że paleta dla Was. Na tę nieumalowaną część dolnej powieki nałożę cień Shaggy Dog, czyli o, ten to jest ten jasny brąziak. Shaggy Dog. Teraz zerknęłam, że jest przecież ten cień w płynie, ale no nie, on by mi tutaj nigdzie nie pasował. Bardziej pasuje kolorystycznie, moim zdaniem, do tej palety, wiecie, o Lannisterowej. Tak, tutaj bardziej będzie pasował. No w każdym razie, jeśli chodzi o cienie głównie Starków, no bo z tej paletki użyłam tylko tego, no to cienie przedstawiają się tak. No śliczniuchy takie. Może teraz tak, pomaluję sobie linię wodną i usta, a zanim przejdziemy do tuszu, to jeszcze użyję tej mgiełki, dlatego że ja zawsze używam takich mgiełek utrwalających przed nałożeniem tuszu do rzęs, bo wtedy mam, wiecie, taką no, większą pewność, że mi się to wszystko nie podkleja, nie rozleje, nie poodbija. No to może tak. Najpierw w ruch idzie eyeliner, tu jest eyeliner z Glamshopu. Jeszcze nałożę sobie eyeliner i będzie linia wodna. Na linię wodną nałożę jasną kredkę. No i teraz usta, tylko zetrę sobie balsam. I jeśli chodzi o usta, to tak jak widzieliście, mamy trzy rzeczy. Ten, gdzie Wam tu słoczy zrobić? Może tutaj. Ten błyszczyk, to się po prostu nazywa Game of Thrones Lip Gloss. Już. Jakiejś tam dodatkowej nazwy nie ma. Wygląda tak. No niby błyszczyk, słuchajcie, ale on wygląda jak pomadka i to taka całkiem... No w sumie wygląda jak pomadka, popatrzcie. Czerwona pomadka, taka dość ciemna, klasyczna czerwień, tak bym powiedziała. Ładna i ładnie pachnie. Tak cytrynowo troszeczkę. Bardzo przyjemnie. No w każdym razie, nazywa się to lip gloss, czyli teoretycznie błyszczyk. Wygląda tak, a swatch prezentuje się w ten sposób. Moim zdaniem bardziej szminka. Albo jeszcze inaczej, wiecie, tak teraz się z bliska przyjrzałam, może bardziej taki lakier do ust, coś takiego, bo to jest takie mocno błyszczące jednak, myślę, że to widać. No ale mamy jeszcze dwie szmineczki, one nie mają żadnych nazw, mają tylko logo Gra o Tron, Makeup Revolution, żadnych nazw nie mają, wyglądają trochę jak takie bardziej zwężone smocze jaja i kolory są takie. Tu mamy coś takiego, takie nudziaki, jeden nudziak i dokładnie tak samo wyglądający, jeszcze tak od spodu patrzę, ale nie mają żadnych nazw. I drugi nudziak, taki bardziej brązowy chyba. No i dzisiaj raczej któraś z tych dwóch szminek, może ta będzie tak troszeczkę żywiej, czyli ta poprzedniczka. Ok, nakładam bez żadnej konturówki. Szminki, tak jak widzicie, są takie bardziej matowe, matowo-satynowe, bardziej w stronę matu, o. Są takie gęste, kremowe, tak się rozprowadzają na ustach trochę jak takie twarde masło na ciele. Wiecie, że dopiero pod wpływem ciepła to masło zaczyna Wam się topić. To taka jest konsystencja tych szminek. Jak dla mnie bardzo ok, bardzo komfortowa. No ale to już wiecie, co kto lubi. Kolor w każdym razie ten, był środkowy swatch. Na ustach mamy coś takiego. Ok, teraz mgiełka. Szminki, no słuchajcie, ja nie będę ukrywać, szminki podobają mi się zawsze dużo bardziej niż błyszczyki, chociaż kolor tutaj tego błyszczyka też mi się podoba, bo jest bardziej szminkowy niż błyszczykowy. Ale teraz mgiełka, no i tak jak wspomniałam, tuż zostawię sobie na koniec. Mgiełka, po prostu fixing spray, wygląda to tak. Tutaj mamy 30 ml. Jak na mgiełkę wydaje mi się, że to jest bardzo dobra, bardzo odpowiednia ilość. Nie mam żadnej informacji, czy ona jest jakaś, wiecie, rozświetlająca, matująca. Nie, po prostu mgiełka utrwalająca. O, i tu miłe zaskoczenie, słuchajcie, mamy mgiełkę, taką dosyć intensywną, ale mgiełkę, w takim sensie, że wiecie, nie czujecie takich kropli na twarzy, tylko mgłę wilgotną, taka silny jest ten strumień, ale jednak mgiełka, więc plus. Jeszcze tak powącham, ale mgiełka chyba niczym nie pachnie. Nie wyczuwam niczego. Mgiełka jest chyba bezzapachowa. Bardzo fajnie, że 30 ml, bo wtedy łatwiej to po prostu zużyć. Nie wiem jak Wy, ja tak bardzo dużo mgiełek raczej nie używam. Nie używam ich też w codziennym makijażu, tak trochę jak mi się przypomni. O, staram się, ale nie zawsze o tym pamiętam, nie zawsze też mam czas, więc jak mam zrezygnować z jakiegoś etapu makijażu, z jakiegoś kosmetyku, to zazwyczaj to jest mgiełka, więc jak dla mnie idealna ilość. Ja tutaj jestem na tak. No i bardzo fajne to, że ten atomizer wreszcie zrobili taki, że wiecie, macie mgłę, a nie kropki. Mówię wreszcie zrobili, dlatego że mam kilka mgiełek od I Love Revolution i one na przykład. I one są fajne, ładnie utrwalają makijaż, bardzo przyjemnie pachną, natomiast właśnie wszystkie te atomizery mają to do siebie, że wiecie, macie kropki na twarzy. To jak wyschnie, to jest ok. Nic się tam złego z makijażem nie dzieje. One utrwalają makijaż, tak jak powiedziałam, ale właśnie to takie odczucie takiego chlapania na twarzy jest nieprzyjemne. No i teraz Gra o Tron maskara, proszę bardzo. Tak wygląda tusz. I to jest tusz... Nie wiemy jaki. To jest tusz. Generalnie wygląda bardzo ładnie, no bo w klimacie, wiecie, w klimacie powieści, w klimacie filmu. Natomiast jaki daje efekt, po prostu zobaczymy na rzęsach. Szczotkę ma, powiedziałabym, taką zwykłą, klasyczną. O, proszę bardzo, taka zwykła szczota. No i popatrzmy. To jest pierwsze użycie, więc ja zawsze mam takie podejście, że cudów od tuszu nie oczekuję. Po prostu zobaczymy, jak przy pierwszym razie to będzie wyglądało na rzęsach. No jak na ten moment wydaje mi się, że bardziej chyba taki wydłużający daje efekt. Jeszcze sobie troszkę tu dołożę. Ale nie nabierałam nic z pudeczka, tylko teraz wytarłam i dokładam jeszcze ze szczoteczki po prostu. Tak, chyba raczej taki wydłużający. Ładnie unosi rzęsy. Chociaż ja tutaj tak sobie dokładam, no to raczej ich nie skleja. No wydaje mi się, że ok. Bardziej taki, powiedziałabym, wydłużająco podkręcający. O, taki chyba raczej efekt dał na moich rzęsach. Jeszcze mam tutaj. O, tak pokażę. Znaczy, słuchajcie, istotne jest to, że efekt dał jakiś. Widać, rzęsy są podkreślone i o to w tuszu chodzi. Zawsze to powtarzam. No, chyba okej. Dobra, robię drugie oko i podsumowanie. Ostatecznie mamy taki efekt. Proszę bardzo. Rzęsy są widoczne, ładnie wyglądają, rozdzielone, takie... może pogrubiając, tak teraz patrzę, może pogrubiający efekt też trochę dał, ale Mursko jednak bardziej je, wiecie, uniósł, podkręcił, wydłużył. O, taki efekt ten tusz dał na moich rzęsach. Ok, i tym sposobem wykorzystaliśmy wszystkie kosmetyki z gry o Tron. No, rzęski, no nie, no ja za rzęski podziękuję, dla kogoś na pewno, komuś się na pewno przydadzą. Generalnie tak, podoba mi się wszystko. Najbardziej chyba podobają mi się cienie, ale to jest oczywiste. Najbardziej podobają mi się cienie i szminki, o. Bardzo przyjemna wydała się baza. Świetnie, że atomizer od mgiełki jest taki delikatny, że wypuszcza mgiełkę, a nie jakieś kropidło. No i co, no generalnie wszystko spisało się fajnie. No jedyny minus to, w sumie Wam powiedziałam, która to była ta paleta, no to miałam problem z połączeniem ciemnych dwóch matów, no ale to jakoś tak się, nie wiem, może u mnie zadziało, może gdzieś popełniłam błąd, niepotrzebnie nałożyłam ten bazowy, jasno-beżowy cień, może właśnie trzeba je nakładać bezpośrednio na bazę, nie wiem, jeszcze pokombinuję, no ale to w sumie był jedyny minus. Poza tym kosmetyki przyjemne, raczej takie użytkowe. Do wyboru, do koloru, bo tak, macie paletę ciepłą, czyli dla osób takich, wiecie, które lubią ogniste kolory, no i mamy przecudowną paletę chłodną, głównie jakieś fiolety, róże, ale są też takie brązy neutralne, coś jasnocielistego, tu mamy taki beżyk, to jest, który to jest ten kolor, o. W kalendarzu znalazł się też ładny cień w płynie, ale dzisiaj nie udało się go użyć, gdzieś tam na pewno go dołączę, no i generalnie tak, na podsumowanie, czy kalendarz opłacalny? Moim zdaniem raczej tak, pod warunkiem, że kolory w paletach Wam się podobają, pod warunkiem, że używacie baz i mgiełek w makijażu. No, pomadek raczej używają chyba wszyscy, tutaj nie miałabym wątpliwości. Tusz też jest bardzo fajny, użytkowy i podkreśla rzęsy. Jakby nie ma kosmetyku, który byłby nieużytkowy, tak jak powiedziałam Wam na początku, jedyną rzeczą, która mi się nie podobała w ogóle w tym kalendarzu, była dla mnie taka, no, zupełnie nielogiczna, no to było to przedziwne lusterko, no ale to w sumie nie kosmetyk, tylko bardziej gadżet, o. No i to wszystko, także na podsumowanie, jeśli chodzi o ten kalendarz i jego zawartość, jak najbardziej opłacalna. Jeśli chodzi tak pod względem czysto takim praktycznym, no bo jeśli lubicie kosmetyki, szukacie sobie czegoś fajnego, lubicie testować nowe rzeczy. Natomiast dodatkowo, jeśli jeszcze jesteście fanami gry o Tron, no to myślę, że przyjemnie to mieć w swojej kolekcji, w swoich zbiorach, tak czysto gadżeciarsko, czysto kolekcjonersko. Przy czym kolekcjonersko jest w dużym cudzysłowie, no bo oczywiście kosmetyków możemy używać i pakowanie też się może do czegoś przydać. No i to wszystko. Mam nadzieję, że podobał Wam się filmik. Napiszcie, jak z takim chłodnym makijażem. Lubicie czy nie? Która paleta do Was bardziej przemawia? Czy ta Starkowa, chłodna, czy Lannisterowa? Po którą byście najpierw sięgnęli? Wszystko na dzisiaj. Ja się dzisiaj z Wami już żegnam. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. Tymczasem mówię Wam pa, pa, na razie i do zobaczenia.